Dzień dobry Państwu. Nazywam się Małgorzata Zakrzewska. Jestem asystentem w Katedrze Procesu Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. I temat mojego dzisiejszego wystąpienia jest związany też z tematem takim przewodnim mojego planu doktorskiego. Mowa tutaj o zrównoważonym zarządzaniu portfelami projektów w urzędach gmin. I na początek, jaki jest plan na tę prezentację? Na początku chciałabym opowiedzieć o tym, jakie są motywy podjęcia, skąd ten pomysł i co już do tej pory udało mi się ustalić w zakresie tego zagadnienia. Kolejnym punktem będą ramy koncepcyjne, jeśli chodzi o zrównoważony rozwój w portfelach projektów. Przykład gminy Wieliczka, a dokładnie strategii gminy, pokazujący ten rodzaj organizacji jako miejsce, w którym można by było zaimplementować zrównoważone zarządzanie portfelami projektów. I na koniec proponowane determinanty oceny, jeśli chodzi o zrównoważone zarządzanie portfelami projektów, bo to docelowo jest tematem mojej pracy doktorskiej. Więc jeśli chodzi o motywy podjęcia tematu, to przede wszystkim jest to luka teoretyczna, na którą się natknęłam podczas badań literaturowych. Wiele w tym zakresie zostało już zrobione, natomiast jeśli chodzi o zarządzanie projektami. Tutaj zostały opracowane m.in. modele dotyczące oceny doskonałości, jeśli chodzi o zrównoważony rozwój w projektach. Zostały zaproponowane metodyki, certyfikacja dla project managerów, Green Project Management. Więc jeśli chodzi o projekty, to na pewno jest już jakiś zalążek do tego, żeby rozwijać ten obszar. Natomiast jeśli chodzi o portfele projektów i zrównoważony rozwój, w tym zakresie w literaturze naukowej zostało nieco mniej przedstawionych wyników badań. Głównie koncentrują się one na doborze projektów do portfela zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Druga kwestia to jest luka praktyczna, która wynika między innymi z braku takich praktycznych wskazówek, jak implementować zasady zrównoważonego rozwoju do zarządzania projektami czy programami i portfelami. I trzecia kwestia to są uwarunkowania prawne. Zrównoważony rozwój jest w ostatnim czasie takim bardzo z jednej strony chwytliwym zjawiskiem i wiele organizacji chwali się tym i pokazuje, że faktycznie wdraża zrównoważony rozwój do swoich organizacji. Natomiast pojawiają się też słowa krytyki związane chociażby ze sposobem definiowania i tych założeń, które w ramach zrównoważonego rozwoju są prezentowane. Natomiast tutaj chciałabym się skoncentrować na tym, że coraz więcej organizacji jest lub w przyszłości najbliższej będzie zobligowanych do tego, żeby ten zrównoważony rozwój implementować, co między innymi wynika chociażby z konieczności raportowania tych informacji niefinansowych, teraz głównie w spółkach notowanych na giełdzie, a myślę, że w przyszłości też będzie to dotyczyło innych organizacji. Więc jeśli chodzi o takie moje argumenty, które świadczą o tym, że temat jest ważny i istotny, żeby się nim zająć. I teraz chciałabym przejść do tych ram koncepcyjnych, jeśli chodzi o zrównoważone zarządzanie portfelami projektów. Tak jak wspomniałam, jeśli chodzi o zrównoważony rozwój w zarządzaniu projektami, tutaj tych definicji, tych ram, takich wytycznych jest już więcej. Natomiast jeśli chodzi o portfele projektów, to tutaj myślę, że już dzisiaj chyba kolejny raz wspomniana zostanie Holandia i naukowcy, którzy podjęli próbę opracowania ram koncepcyjnych, które powstały w wyniku mapowania
koncepcji, tych założeń koncepcji i zrównoważonego rozwoju, i zarządzania portfelami projektów. I w efekcie tych prac zaproponowali definicję zrównoważonego zarządzania portfelami projektów jako maksymalizacji korzyści ekonomicznych, środowiskowych, społecznych, czyli tych trzech podstawowych filarów zrównoważonego rozwoju w krótkim i długim okresie, co również jest związane z założeniami i zasadami zrównoważonego rozwoju dla wszystkich interesariuszy, których dotyka ten portfel, dotyczy poprzez równoważenie projektów w ramach portfela z uwzględnieniem możliwości organizacji przedsiębiorstwa i tworzenie zrównoważonego modelu biznesowego w przejrzysty i etyczny sposób. Więc to jest definicja, która została zaproponowana przez Silviusa i Schippera z Holandii. I w ramach tych ich badań zostały właśnie te koncepcje, powiedzmy, zmapowane, zebrane w jeden model, w jeden schemat. I tutaj tak naprawdę te badania, które prowadziły do takiej integracji pojęciowej i też usystematyzowanie tych założeń i koncepcji, jeśli chodzi o portfele, o zrównoważony rozwój, zastosowali tutaj model i założenia ze standardu ISO 21500 i te elementy, które z tych, powiedzmy, różnych aspektów związanych z tymi elementami koncepcyjnymi, jeśli chodzi o projekty, portfele i zrównoważony rozwój, zostały tutaj uwzględnione. Wyodrębnili tutaj takie trzy elementy w tym modelu: pozycyjne, procesowe i techniczne. Jeśli chodzi o pozycję, to na pewno tutaj takim jednym z ważniejszych elementów to jest to, że mamy tutaj ten otwarty model i relacje pomiędzy samą organizacją a otoczeniem, interesariuszami, więc to jest tutaj tą strzałką zaznaczone. Istotną też kwestią jest właśnie tutaj rola interesariuszy, wspomnianych dzisiaj już kilkukrotnie, i konieczność angażowania ich tak naprawdę we wszystkich etapach i taka odpowiedzialność, angażowanie ich przede wszystkim. Celem takim w ogóle zrównoważonego zarządzania portfelami powinno być właśnie to tworzenie tego zrównoważonego modelu biznesowego, który właśnie będzie też przejawiał się w takich bieżących operacjach i zadaniach realizowanych przez organizację. Natomiast generalnie tutaj chodzi o to, żeby pokazać też ten związek organizacji, związek tych portfeli, strategii i implementacji zrównoważonego rozwoju do strategii organizacji, uwzględnianie właśnie potrzeb interesariuszy, też ich partycypacja we wszystkich etapach tego procesu. No i przede wszystkim to, co ma być widoczne i co jest też podkreślane właśnie w kontekście tego raportowania niefinansowego, wykazanie tej etyki, trwałości, odpowiedzialności organizacji. I teraz przejdę już do tego przykładu, jeśli chodzi o organizację, w której myślę, można by było zaimplementować rozwiązanie zrównoważonego zarządzania portfelami projektów. To jest przykład gminy Wieliczka, tak jak wspomniałam na początku. I ten dokument przedstawia główne założenia, cele gminy Wieliczka w trzech domenach. Pierwszym jest gmina funkcjonalna, czyli obejmuje to między innymi dostęp do usług komunalnych, sprawnej komunikacji, transportu i dbałość o ład przestrzenny. Druga domena to gmina rozwijająca swój kapitał społeczny, więc te elementy związane ze społeczeństwem, z mieszkańcami, zaspokajanie potrzeb edukacyjnych, ale również łagodzenie kontrastów społecznych czy integracja ogólnie aktywności społecznej. I domena trzecia to gmina dbająca o dobrostan i zdrowe środowisko naturalne, a więc tworzenie centrów rekreacji, dbałość o zdrowie, profilaktykę prozdrowotną,
i zapewnienie bezpiecznego środowiska do życia. Więc trzy główne domeny w strategii rozwoju i dla przykładu rozwinęłam pierwszą domenę tej strategii, w której mamy pokazane trzy cele strategiczne i w każdej z tych domen w tej strategii zapisane są odrębnie cele strategiczne, a więc dostępna, przyjazna przestrzeń gminy, niezawodna i nowoczesna infrastruktura techniczna i gospodarka komunalna oraz podnoszenie standardów obsługi mieszkańca i przedsiębiorcy. Więc tutaj mamy do czynienia z tym celem strategicznym w ramach pierwszej domeny. I dalej te cele strategiczne zostały jeszcze poszerzone o cele operacyjne. Więc dla przykładu w ramach tej dostępnej, przyjaznej przestrzeni gminy mamy cele operacyjne, takie jak wykształcenie lokalnych centrów integracji sąsiedzkiej, wysoka wewnętrzna i zewnętrzna dostępność transportowa oraz bezpieczne przestrzenie publiczne. I idąc dalej w tym, powiedzmy, takim klasyfikatorze, w ramach tego pierwszego celu strategicznego i tych celów operacyjnych, które zostały w ramach tego celu głównego wyodrębnione, mamy jeszcze podział na już konkretne działania i konkretne projekty, które w ramach tej strategii są realizowane. Więc jeszcze raz tutaj został powtórzony ten cel operacyjny. Projekt flagowy zaproponowany w ramach, w tym obszarze tego celu operacyjnego, więc tam mieliśmy wykształcenie lokalnych centrów integracji sąsiedzkiej. Projekt flagowy dotyczy budowy centrum społeczno-kulturalnego z biblioteką. I oprócz projektów flagowych przypisanych do poszczególnych celów operacyjnych wyodrębniono również proponowane kierunki działań, innych działań, takich jak na przykład utworzenie sieci skwerów czy tworzenie mikrocentrów. Więc w takim układzie tych celów strategicznych, operacyjnych, propozycji projektów, które oczywiście z różnych też środków są finansowane, czy będą finansowane, które w ramach różnych programów rozwojowych są realizowane i też głównych założeń w misji tej gminy Wieliczka, gdzie też jest ten zrównoważony rozwój uwzględniony. Więc myślę, że tutaj pod kątem zarówno uzyskiwania rezultatów zrównoważonych, jak również pod kątem sprawdzenia, czy same procesy zarządzania projektami czy programami, portfelami w tej gminie spełniają zasady zrównoważonego rozwoju. I teraz już przejdę do tej części, która bezpośrednio nawiązuje do tematu tych moich badań, które podejmuję, czyli ocena zrównoważonego zarządzania portfelami projektów. I tutaj w efekcie badań literaturowych opracowałam listę takich głównych determinant, które można poddać ocenie, jeśli chodzi właśnie o dokonanie oceny zrównoważonego zarządzania portfelami projektów. Więc tak jak też w części większość tak naprawdę wytycznych, jeśli chodzi o zrównoważony rozwój, prezentuje nam tylko trzy główne sfery, czyli wymiar społeczny, środowiskowy i gospodarczy. Natomiast w niektórych ujęciach też jest to prezentowane również w kontekście ładu instytucjonalnego i z racji tego, że jest to równie istotne w tych organizacjach administracji publicznej, ten wymiar instytucjonalny również tutaj uwzględniłam. Więc jeśli chodzi o takie główne kryteria, które w ramach wymiaru instytucjonalnego można by poddać ocenie, to przede wszystkim ocena strategii, kwestia interesariuszy i współpracy, jakość, bezpieczeństwo, przejrzystość informacji, kultura organizacyjna i odpowiedzialność. W ramach wymiaru społecznego mamy tutaj do czynienia z kwestią polityki zatrudnienia, praw człowieka, odpowiedzialności społecznej, dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników i generalnie uczestników
projektów. Nie mówimy tutaj tylko o tej wewnętrznej sferze organizacji. Relacje z interesariuszami czy komunikacja rynkowa. Wymiar środowiskowy to wszystkie kwestie tak naprawdę związane z otoczeniem i środowiskiem naturalnym, a więc systemy zarządzania środowiskowego, ochrona środowiska, ekoefektywność, cykl życia produktów, kwestie alokacji, wykorzystania zasobów, gospodarowania nimi, czy edukacja środowiskowa wewnątrz organizacji, ale również na zewnątrz. No i wymiar gospodarczy, czyli ten ekonomiczny, związany z pozycją rynkową organizacji, działalnością operacyjną, stabilnością gospodarczą, innowacje, wyniki finansowe. Tak, więc to jest ta moja propozycja i jeszcze na ostatnim slajdzie prezentuję bibliografię, z której skorzystam, jeśli chodzi o przygotowanie tej listy kryteriów oceny oraz zaprezentowanie tych ram koncepcyjnych zrównoważonego zarządzania portfelami projektów. Z mojej strony to wszystko. Bardzo dziękuję.